At least Gagarensis has made his path clear. This is the pass we seek. Beyond is Midgard. I hope it is warmer in Midgard. The north is full of tangled things, and text and aching eyes. And dead is all the innocence of anger and surprise. The avalanche has scattered our men. Our first task is to reunite our forces. Hello, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Age of Mythology. Jest to 20 scenariusz. I wiecie, co wam powiem na starcie? Że już nagrałem ten odcinek wcześniej. Ten i jeszcze drugi. A wiecie, co się okazało? Okazało się, że te odcinki nie nagrywają dźwięku. I no, tak miałem aktualizację Windowsa ostatnio. I powiem wam, że OBS zrestartował się i musiałem na nowo ustawiać urządzenie do nagrywania i słuchaweczki i było niefajnie. I tamte odcinki wyszły nawet energicznie, jak pamiętam, a musiałem się obejść trochę smakiem i tak. Nie fajnie generalnie. Dobra. Tu mówię, żeby się podzielić w sumie na dwójkę, ale ja ich zbieram z powrotem do w jedną całość. I będę postępował jak postępowałem wcześniej. I bo wychodzi mi to, że wyszło mi to najlepiej. Tak mi wyszło, tak? Wyszło mi, że wyszło. Bla 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 bla. Najlepsze w ogóle. Wilki. Już mi gardło boli. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że właśnie ci nordyccy żołnierze, nieważne czym są, czy tak dalej, to on potrafią budować i tak, i to jest fajne. To mi się bardzo podoba w nich. Dobra, weźmy krasnoludy. Krasnoludy będą tu gabać. Dokładnie. Ten weźmie sobie to. Tutaj ziutek będzie tak. A my idziemy budować mur. Zasieki, które zbudowałem wcześniej, zbuduję jeszcze raz. Teraz trochę mniejsze w sumie, bo aż tak nie będziemy tego potrzebować. Ale tutaj mur zbudujemy i ten mur będzie sięgał stąd po prostu do. I rozbudujemy się, musimy przejąć te świątynie, zburzyć, żeby wygrać w ogóle, bo to są wyznawcy innych tam bogów, między innymi Lokiego. No i wtedy właśnie scenariusz zostanie ukończony, a tak to będą nas tutaj dręczyć i tak dalej. I generalnie nie mam totalnie weny. Znaczy weny, nie mam humoru, że mi się te dwa odcinki tak nie nagrały. A tak czułem w głębi czegoś, w głębi duszy, poczułem, że coś jest zniechalo, no nie? Ale mówię, patrzę, mikrofon się nie ściszył, tu się nie ściszyło, no i... I wyszło jak wyszło, a wyszło, że nie fajnie wyszło. No i co ja mam powiedzieć? Nic nie da się tu powiedzieć. Trzeba iść i zbudować mur tu na dole jeszcze, przynajmniej na chwilę. Bo z tej strony też będą atakować, a nie chcemy tego, więc tutaj na chwilę musimy się jeszcze zabudować, potem przejdziemy tu na dół. Rozwiniemy się bardzo. Rozwiniemy się bardzo i zwyciężymy. Taki jest plan przynajmniej. Dobra, myślę, że wszystko na razie wiemy. Więc ja proponuję, żebym miał czas na rozwinięcie się, proponuję tutaj zrobić małe cięcie. Dobrze, że się zgadzacie, słyszę was trzy głosy, jest ok. Także słyszymy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, wracam po tej krótkiej przerwie. Generalnie w tym momencie rozbudowałem się tutaj na dół. Zrobiłem fajne rzeczy, świątynie tutaj ziutków, którzy będą zbierać różne rzeczy albo mieć teraz swoją właśnie farmę.
Zrobimy mini armię, mini jak mini. Tutaj dzielimy ją po prostu na dwa. W międzyczasie coś jeszcze tu ulepszam, ale już nie mam tyle czasu. I po prostu machamy z jednej strony atak na tą stronę, a z drugiej strony atak na tamtą stronę. Przejmujemy jednocześnie przejmujemy dwie świątynie. Znaczy przejmujemy, jak przejmujemy, po prostu je niszczymy doszczętnie. No, myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł w tym momencie, więc ja już zaznaczam. O, tu jeszcze jest ich trójka, a ta trójka to by się nawet przydała bardzo. No nic. Nic, tylko zasuwamy na zieloną. A tutaj na niebesko, znaczy na fioletową. Dobra. Wbijamy im na chatę. Wcześniej zrobiłem to inaczej, ale jak mówię, nie nagrał się dźwięk ani mojego głosu, ani gry, bo sterowniki do Windowsa. Hejtuję bardzo to w tym momencie, więc mam dwa odcinki, które fajnie nagrałem do kosza i trzeba nagrać je od nowa, więc powtarzamy całą sekwencję. Muszę zniszczyć trzy świątynie, by zwyciężyć w tym scenariuszu. Dobra, a jak mi idzie tutaj? Biłem się, dobra. Jest dobrze. Na końcu zostanie czerwona do przejęcia, a oni są bardziej rozbudowani, tak jak pamiętam. Po prostu wbijam na nich tutaj. Zirytowali mnie. Ja mogę się rozbudować potężnie, jak będę chciał. A im tylko by to przeszkadzało, więc pora ich tutaj rozpracować. Dobra, to najpierw świątynia. Jedna będzie zielona leżeć, teraz będzie czerwona leżeć. Dokładnie. Czerwona, nie no, czerwona, fioletowa. Łączę armię tą i tą. Idziemy wszyscy tam do czerwonej. Nie wiem, co spotkamy po drodze. Tutaj ładnie zabudowałem wieżami. Zawsze to było fajne uczucie, aczkolwiek widzę, że tutaj ci to już nic nie robią. Więc zbudujmy im farmę. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Trochę ich tu jest. Budujemy całą farmę dla nich specjalnie, żeby się tutaj wzięli i porobili. Proszę bardzo. I to byście mogli w ogóle skończyć to drzewo tutaj. Dobra, moja armia gdzieś została zaatakowana przez jakiegoś jednego wilczka. Nie obchodzisz mnie, wilczku. Druga armia. Z tej strony wszystkie teraz się łączą, dwie w jedną. Robimy to. Jedna łączna armia, podoba mi się. Low budżet, chociaż wszystko mam ulepszone na maksa w zbrojowni. Także chyba w produkowanie tego, tych esencji potworków i żołnierzy. Dajmy armii. Więc myślę, że to już pora. Przejmujemy cię. Dobrze. Dobra, lecimy na to centrum miasta. Nie ma co się tutaj zastanawiać nawet. Połączone siły dwóch armii. Prawie jak Hogwart, nie Hogwart, tylko Hobbit. Trochę pomieszałem, musicie wybaczyć. O, rany, dobra. Niszczymy to, żeby mi nie produkowali niczego więcej. Oczywiście tutaj ktoś nas próbuje łaskotać, ale nie boimy się, idziemy do przodu po swoje. Nie dadzą nam rady. Tutaj robotnicy zatrudnieni na umowę o dzieło, ale
Nie wychodzi im to dzieło. A się tutaj ludzie chcieli rozdzielić. Dobra, zniszczmy im to od zasobów. Wózek przenośny od zasobów. Dokładnie. Dobra, oni są zapędzeni w kozi róg tutaj. Dobra, no to do góry. O, macie market. Fajnie. Znaczy mieliście market. Budujmy szybko świątynię. Ten ziutek tutaj lodowy się patrzy, o co kamo. Dobra. O, zbrojownia, halo. Oni się nieźle rozbudowali. Bardziej niż tamci. Ale to im nie wystarczy. Idziemy po nich. Nawet mało co straciliśmy tych żołnierzy. Idziemy po tą świątynię. Idziemy po tą świątynię. Tu jakiś ziutek biegnie. Nawet nas ignoruje, tak jak my jego. Jazda! Nie ma co przedłużać. Trzeba wiedzieć. Dobra. I wiem, że już tu wygrałem. I wiem, że jest cutscenka, także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. We'll have to find another way through. We are being watched. Where? Wait here.